Cześć kochani, witamy się dzisiaj już w pełni zdrowe. Przeziębienie już nas opuściło na dobre i jestem mega zadowolona, bo to pierwszy katar dziewczyn, który nie zakończył się zapaleniem oskrzeli. A co mnie cieszy najbardziej, udało nam się go wyleczyć tylko i wyłącznie domowymi metodami. Dziś wybieramy się z dziewczynami do zaprzyjaźnionych trojaczków Leona, Frania i Tosi i będą tam też również nasze znajome trojaczki Diana, Kinga i Ania. Nie widzieliśmy się z nimi już dość długo, bo ostatnie nasze spotkanie było we wrześniu. Od tamtej pory dziewczyny ciągle chorowały, więc nie było okazji, żeby się spotkać. A więc jestem bardzo ciekawa, jak dzieciaki będą teraz reagowały na siebie. Ubieramy się. Tata już jest prawie gotowy. Dziewczyny Klara i Łucja zapakowane w foteliki. Aniela idzie z mamą na nóżkach. A mama jak ten wielbłąd. Dwie torby z Ikei. Torba z artykułami dla dziewczyn. I jakoś się toczy. Anielko, nie uciekaj. Chodź tutaj. Chodź, wychodzimy. Aniela, ja. Zostajesz? Idziemy. My jedziemy. Pa. My jedziemy do Frania. Chodź. Anielko. Muszę iść po nią. Chodź, daj mamie rączkę. Aniela. Nie uciekaj. Chodź. Chodź. Jedziesz z nami do trojaczków, czy nie jedziesz? Chodź. Chodź, będziemy się fajnie bawić, wiesz? Pobawisz się z Tosią,
Będą też dziewczynki. No, szybko, 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 bo drzwi się zamkną. Szybko, szybko. Chodź, 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 chodź. Dzień dobry. Siadamy, siadamy, no. Do przodu, do przodu. Już, 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 już. O, już. Dziękujemy. Proszę bardzo. Jesteśmy już w windzie. Jedziemy do garażu. Cześć. Cześć. No, wysiadamy. Papa. Linda, papa. Chodź, Anielko. No, idziemy. Idź do mamy. Chodź, Anielcia, chodź. Idź do mamy. Idziemy do samochodu. No, daj rączkę. O, winda nam się zamyka. Teraz jeszcze mama te toboły musi wziąć. No. Chodź, Anielka, chodź. No, musisz być już samodzielna. No, nie masz wyjścia. Tata pierwszy przytrzyma drzwi. No, idziemy, Anielka, idziemy do przodu. Do przodu. No chodź. W lewo. Chodź tutaj. Aniela, chodź, chodź, chodź. Bo tu samochody jeżdżą. Daj rączkę. Hej, hej, hej. Nie ma uciekania, nie ma uciekania. Ruszamy. A, cześć, Klaruni dajesz, tak? Piątka, Klarciu, przybij piątkę Anielci. Piątka, piątka. Piątka, piątka. A Ucja, gdzie jest, Anielko? Jedziemy. Zostało nam jeszcze jakieś 15 minut. Klarcia nie śpi. Anielka sobie drzemie. I Lucja też śpi. Thank you.
Wróciliśmy z gości dość późno, bo byliśmy w mieszkaniu po 9, więc tylko przybraliśmy dziewczyny w piżamę i od razu położyliśmy spać. I teraz jest godzina 5 po 9 i dziewczyny już śpią. W ogóle będę mało skromna, ale muszę Wam powiedzieć, że wszystkie dzieci, cała dziewiątka są naprawdę super. Bardzo fajnie się ze sobą bawiły. Na szczęście obyło się bez większych awantur, chociaż czasami było dość gwarno. Nawet my dorośli mieliśmy problem, żeby siebie usłyszeć. A tak w ogóle muszę Wam powiedzieć, że ja z Patrycją i Asią poznałyśmy się, gdy byłam w 17 tygodniu ciąży i od tamtej pory mamy stały kontakt przez internet na Messengerze. Piszemy ze sobą praktycznie codziennie, ale naprawdę bardzo fajnie jest spotkać się od czasu do czasu całymi rodzinami, zobaczyć, jak rozwijają się, jak rosną nasze pociechy, nie tylko na zdjęciach, ale właśnie na żywo. I to by było tyle na dziś, moi drodzy. Mam nadzieję, że będziecie z nami w kolejnym filmie i życzę Wam spokojnej nocy.